Halo, witam, ja jestem Marcisław, wy jesteście wy, a na Czechach, konkretnie w Merchojedach, z dekretu burmistrza powietrznego wszystkie konie zostały wymordowane, a ja bardzo chciałem ukraść jednego. I z tego co rozumiem, to tutaj jest ostatni koń. Nie jestem pewien, czy w ogóle one tutaj jeszcze wrócą. Oto jest drugi. I trzeci. No więc nie ma koniów. Quest ukończony niepowodzeniem. Wróćmy może do wątku głównego. Wracamy do Rattaju. O, pielgrzym. A, spierdalaj. Hehe, dobrze mu tak. I tak otośmy dojechali. Mogłem zobaczyć na turnieju, jak sobie poradzę. Mamy 5. level w strzelectwie. To może coś znaczy. Ej. Bo Josem trochę godny. A tu gdzieś wydaje mi się, że powinna być... O, jest balia do umycia mordy. W ogóle, no, mój koń wygląda zarąbiście. Zarzuciłem mu szmatę na łeb. I jest w pyte. Umyjmy się dokładnie po odwiedzinach. W Merchojedach. Nie ma żarcia? Co jest? Dawać żarcie! Dzień dobry. Czas na żarcie! Haha! Baba śpi. A jak wiadomo, baba z wozu koniom lżej. To... otwarte. Fajnie by było nauczyć się otwierać cięższe zamki. Ej, bo ja noszę ciężką zbroję i się w niej skradam. Hej! O kur... Po robocie. Tutaj też żarcie mają. Jestem jeszcze głodny? Coś bym sobie jeszcze zjadł. Chociaż zgara to troszeczkę za dużo by było chyba. Nie, miałem 50 coś. Mam 72, czyli powinienem mieć pod stówę, tak? No 97. Jaki jestem przystojny? No ja jestem przystojny. Jeszcze jakbym poszedł do kowala... A, kowal mi nie naprawi reszty mojego pancerza. Musiałbym ją wymienić, ale jakoś mi się nie chce. Z drugiej strony, jesteśmy zaraz przy... Oj, tu nie wejdę chyba. Nie mam pojęcia, jaki jest field of view niektórych z tych NPC-ów. Gdzie jest strażnica? Bo jak wiecie, biedni ludzie wożą się w stroju kupionym za parę tysięcy groszy, a bogaci ludzie wożą się w kradzionym. Mogę spróbować otworzyć trudny zamek. Zarąbiście. Kurwa, idzie strażnik. A, on tam wlazł. Oj.
Jeden wraz na dół, drugi wraz na górę. Mam nadzieję, że przeszli na drugą stronę, bo ja bym tam chętnie wlazł. Fajnie, że mogę już się włamywać. O kurwa. Uf. Kurwa, ściągaj pory. Zapomniałem, że do kradzieży należy się rozebrać. Dlaczego zielony jupon podnosi mi hałas? Ponuce powinny redukować hałas, ale niech będzie. O! To jestem ja! Rain Man! Tego nie widać, ale mam głupi kaptur na łbie. Jak to za trudne drzwi były? Drzwi były trudne. Ale je otworzyłem. Dobra, w dupie z tym. Ściągnąłem kapcie? Tak, ściągnąłem kapcie. Chodzę na gołych szpytach. Może założę buty jeszcze. Mam nadzieję, że się żadna walka nie striggeruje, jak pójdę zagadać. Bo idziemy odebrać wypłatę. Ostatni odcinek nazywa się Za pierwszą wypłatę. Ale sztuczka polega na tym, że wcale nie dostałem tej wypłaty jeszcze. Pane, obávám se, že jsi měl pravdu, když jsi říkal, že to přibyslovice má nekončí. Proč mě to jen nepřekvapuje? Co se stalo? Mí muži dnes nahlásili další dva útoky. Jindřichu, dobře, že jsi tady. Vypadá to, že pro tebe zase budu mít práci. Pojď k nám. Jezu, jaký on je přistojný. Zdravím tě, chlapče. Labkové napadli pár samot, to by ovšem nebylo tak hrozný. Jenže přepadli i mrchojedy. A to už nemůžeme nechat jen tak. Mrchojedy? Tam pracuje Matěj. Zaútočili hned po bitvě v Přibyslavicích. Jako by chtěli ukázat, že jsou pořád silní. Ale tam zaraza šaleje. Vesničani se jim nakonec ubránili a dokonce jednoho zajeli. Je raněný, ale můžeme ho vyslechnout. Pánové, doufám, že neruším. Právě naopak, mistře Fejfare. Na rozdíl od Bernarda přinášíš dobré zprávy. Aspoň tak soudím podle těch peněz, co neseš. Pověz, kolik jsme to v Přibyslavicích našli grošů? Svůj panem, ani já tě nepotěším, stejně jako pan Bernard. Jedná se o povedené, řekněme, řemeslně povedená falza. Co? Mně je úplně jedno, jak tomu říkáš. Mě zajímá, jakou to má kurva cenu. No to je právě to. Vůbec žádnou. Chceš opravdu říct to, co si myslím, že říkáš, pane Tobiáši? Takže tohle? Je jen kupa mědi. Kurva, do hajzlu. Ale postříbřené. Tak nějakou hodnotu to má. No, trochę warte zabawki. Kurva, do prdele! Dá velkou práci taková falza vyrobit, mistře Tobiáši? To bych řekl, pane. Náročná práce. Obzvlášť takhle věrohodné padělky. Musí mít někde dobře ukrytou dílnu, řemeslníky a zdroj materiálu. Mohli si to sem jen od někud dovést, ne? Mohli, ale stříbrné doly jsou kousek a ty groše vypadají nově, takže... Takže stojíme proti nepříteli, který má prakticky neomezený zdroj peněz. Šechan už vkurvil? No, pánové, myslím, že je jasné, co musíme udělat. Vyslechnout zajatce, zjistit, jakou mají sílu a co nejdříve je připravit o ten jejich zdroj peněz. Jinak tu za chvíli budeme mít další tábor. Pokud už nemáme... A to pochybuju, pane. To by se jim mrchoječtí neubránili.
No, chlapče, říkal jsem, že pro tebe budu mít práci, ale nenapadlo mě, že jí bude tolik. Jako vyšetřovatel ses už jednou výtečně osvědčil, tak v tebe zase vložím svou důvěru. Zajď do Mrchojet a vyslechni toho zajatce. Zjisti, kde se ti banditi ukrývají, kolik jich je a co mají v plánu. A rovnou se začni poohlížet i po těch penězích, třeba narazíš na nějakou stopu, odkud proudí. Dobře, pane. Hodně štěstí, všichni na tebe teď spoléháme. Až budeš něco vědět, najdeš mě na vyhlídce u Talmberka. Chvíla, kurva. To vcele nie była zaraza, co ten debil na wjeździe mi pierdolił. Też dopiero zczaiłem, że Mrchojedy są spalone dlatego, że się broniły przed atakiem łapków. Bandytów. W ogóle noszę przy sobie jeszcze troszeczkę śmiecia i mógłbym z tym coś zrobić. A, DLC jest u pana Racka. Jak będzie dobry moment na DLC, to mi powiedzcie, ok? Coś czuję, że to jeszcze nie jest dobry moment. Ubierzmy się z powrotem. Szkoda, że tego kaptura nie było widać, bo jest taki głupi. Chciałem zobaczyć, czy mogę coś naprawić, tak? Mogę. Aczkolwiek nie za dużo. O kurde, czytanie tej książki mi trochę zajmie. Kiedy indziej. Dobra, no to do Mrchojedów. Mam ochotę się z kimś napierdalać. A pan Racek gdzie jedzie? Okej, coś tam jednak mogę naprawić. Ale nie za takie pieniądze, gościu, pierdoliło cię. Ale proč to? ...240 ani grosza więcej. Spokojnej? Tohle je málo. ...250. Jo, to by szło. Kiedy mi podskoczy retoryka? Jak tam teraz moja czapka? O, nadal jest to chyba obśrupana. Wypadałoby ją zmienić, ale... Nie chcę za bardzo zakładać. Wiem, że to jest potrzebna rzecz. Żeby mieć pancerz... z tym, no. Z przyłbicą. Z drugiej strony, czy na pewno? Słyszę w różnych miejscach różne informacje. Jedni mówią, że bez przyłbicy można dostać KO od jednego ciosu. Zdarzyło mi się. Inni mówią, że to w sumie nie ma większego znaczenia, bo pancerze... Nadal tu jedzie, gdzie on zapierdala? Bo pancerze mają jakieś pole siłowe, które chroni też inne części ciała. Chociaż to też jest sprawa, o której wersji gry oni gadają. Bo ta gra miała bardzo bolesną preprodukcję, postprodukcję i cokolwiek. Dobra, to jest magiczny wypadek. Kurwa, się jeszcze ciemno robi. No to niech będzie, no. W takim razie, skoro już się robi noc, to się położymy. Przeczytajmy najpierw jeszcze tą książkę o jeździectwie. No, do pierwszej w nocy poczytamy, wstaniemy sobie o 10:00, będziemy wypoczęci. Nawet lepiej, mam energii strasznie dużo. Poziom energii... On z jednej strony jest cool i realistyczny, z drugiej strony czy on jest potrzebny? Bo poziom energii plus cykl dobowy często... O, poziom jeździectwo wskoczył. Książka skończona. Pada deszcz. Zamknijmy drzwi.
Popatrzcie, 4 godziny i będę już wyspany. Pośpijmy do 7, żeby tam jakkolwiek czas był odpowiedni. Już? O! Tu wstać. Umyć mordę. Nie wiem, czemu ludzie się aż tak bardzo przy premierze skupiali na tym, że trzeba się myć. Cóż za realizm. Jak w praktyce to po prostu wstajesz, najbliższą walię klikasz E i bum, jesteś umyty. Że nie wyrżnąłem ryjem w to przejście, to ja się dziwię. Dobrze ja jadę? Jo, dobrze jadę. Tam jest brama, ale ja bym jeszcze spróbował moich sił w turnieju. Zobaczmy, jaki jestem dobry. Trzeba trochę poruszać ten wątek poboczny. Gościa jeszcze nie ma, ja pierdolę. Prześpijmy do 8. Już mi energia spadła. Jest, panie Łuczosz. Dobry den. Ja sobie potrenował. Znaczy poszczylu. Zaawansowany daj. No tak, tutaj masz. Ja zobaczmy, jak pójdzie. Powinienem sobie poradzić, może. Kurwa, znowu schowałem łuk. Trafił, ale jedynkę. Wiem, że w plikach gry można odpalić sobie celownik. Ja bym chyba to kurna zrobił. Jezu, jak cyrulik napierdala. No sam musiałem chyba jakiś odwar zrobić. Kurwa! No wiem, że w pliku konfiguracyjnym da się odpalić celownik. Ale nie taki, że debugowy czy coś. Po prostu celownik, który działa tylko przy strzelaniu z łuku. Kurwa. Chciał jednak wystrzelać dość strzał. Nie, już nie zdążę. Cyrulik dostanie buffa, dodatkowe punkty. Ja pierdolę. Zajebisty quest poboczny. Jebać was, kurwy. Jak teraz w Merchojedach? O. Dziwnie tu. Jakoś tak normalnie. Czy prawie normalnie tam nadal się pali? Świniak! Ej, tego nie pamiętałem, ale tu na serio jest. Zapomniałem, że ta gra ma celownik. Tak normalnie, poza strzelaniem, praktycznie zawsze poza strzelaniem. Kurde! Czemu? Dobra, zagadajmy z kimkolwiek. Byle niby nie pracowało na polu, bo ja się takimi brzydzę.
Halo, panie strażnik, pan poczeka. Się pierdol też. Dobra, na konie już nie będę wsiadał. Chceš-li dovnitř, jdi za Melicharem. Co to za vartovník? Brejde. Co tu se děje? Co tu se stalo? Co se stalo? Je to zlý. Zlý. Nejdřív nás přepadnou Lapkové, sotva s životama vyvázném, a pak ten mor. Mor, říkáš? To je pravda. Ve vsi něco řádí. Pochcípala nám i zvěř. Je to hrůza. Šukám Matěja. Hledám Matěje. Pracuje jako čeledín v Hřebčíně. Matěj? Ten to schytal od těch Lapků. Leží raněný v Hřebčíně. Opověz mi o zaraže. Pověz mi o tom moru. Zní to hrozně. Co ti mám povídat? Nejdřív pochcípal celý Hřebčín, pak ovce a slepice. Teď už to mají i lidi. Nejdřív lehla Melicharova žena, pak Slámova stará, hned potom jeho bratr a další. Nemá to konce. Pane bože. Kde znajde Slome? Chci mluvit se Slámou. Jasně. Když se postavíš k hlavní bráně stájí a podíváš se přes cestu, tak je to ten dům napravo. Okej, kde znajde Melchiora? Kde najdu Melichara? Když stojíš u hlavní brány stájí a koukáš se přes cestu, tak je to ten dům nalevo. A kým jsou Melchior i Sloma? Kdo jsou Melichar a Sláma? Dřív to tu měl na povel pan Smil. Z Nojhovskýho Hřebčína, ale toho taky zabili nějaký raubíři. Od té doby tomu tady šéfuje Melichar. A mladej Sláma je syn Ondřeje Slámy. Místního dřevorubce. Víš, kterýho? Teda... byl. Mladýho Slámu ty Lapkové zabili. Jeho fotr to nenese moc dobře. Bronili jste se? Bránili jste se? Ještě aby na to neměli čas. Když Melichar slyšel mladýho Slámu řvát jak na lesi, tak zburcoval vesnici. Vidle, cepy a už to svištělo. Dobře. Jak to dopadlo? Dali jsme jim co proto, dokonce jsme je zahnali na útěk. Ale zrovna mladýho Slámu posekali hrozně. Chudák se nedožil rána. Kdo na vás napad? Kdo útočil? Co já vím, Lapkové. Od té doby, co vypálili Skalici, je v kraji tohodle neřádstva požehnaně. Slyšel jsem, že ty Lapkové tady nepochodili. Mladý Sláma je naštěstí viděl ještě u božích muk a vzburcoval celou vesnici. Jednoho jsme dokonce zajali. Teď je svázaný u Melichara. Ale pak přišla ta choroba. Díky. To zatím stačí. Chci rozmluvit s pojmanem. Chci mluvit se zajatcem. Nezlob se, ale nikoho dovnitř nepouštíme. Melicharův rozkaz. Kurna dobře. No dobře. Tak chcę najpierw pogadać z ludźmi. Trzeba myć jak najczęściej ręce. I pić alkohol. Witamina C też pomaga. Tylko chyba niczego przy sobie nie mam, co by miało jej dość sporo. Kapusta by się przydała, kiszona. Johan. To jest stajenny. To jest Maciej. Jindro? Ježíši Kriste, co tu děláš? Buď zdrav, Matěji. Posílá mě pan Racek vyšetřit ten nájezd. Pan Racek? Ty se co je naše zaměř? Jseš jeho posel?
Nie wygląda jak mój szabelko coś tamowaty. Można tak powiedzieć. Něco takového, ale to není důležitý. No, hlavně, že něco děláš. Spousta našich sousedů teď žebrá. Ale bejt tebou, Jindro, vypad bych, řádí tu teď ta nemoc. Nemoc? A dobro, mám taky tasakovaty. Snad ne, ale je to špatný. Stalo se to den po útoku. Nejdřív chcípli koně, pak další zvířata a teď už ležej i lidi. Zatraceně. Helči je v pořádku? Jsi v pohodě? Zaplať pánbu, nejsem nemocný. Ale zranili tě? To mám z toho přepadení. Spad na mě jeden z těch chlapků, i s koněm. Ruku mám zlámanou, ale lepší než zlomenej vas. Napad. Řekni mi o tom nájezdu. Co chceš vědět? Slyšel, že zlopaliště jednego. Prej vám tu po těch lotrech zbyl zajatec. Rád bych ho vyslechl. Jo, starý Melichar ho vzal po hlavě cepem a má ho teďka zavřenýho ve stodole. Dávej pozor. Proč? Ten zmrt zabil mladýho slámu a starý si na něj brousí kosu. A Melichar zatím neví, co dělat. Zrozumiavalne, ale to ten. No, starýho slámu rozhodně chápu, ale já s ním potřebuju jen mluvit. Je mi jedno, co s ním potom bude. Když myslíš? Jak vyglądají ti napastníci? Jak ti útočníci vypadali? To nevím. Bylo to večeru, bylo těch všech. Do jsem jim neviděl. Ale bylo jich tak 20 a mluvili česky. Mluvili jste? Ne. Gosti, kterých zobatili jsme na infiltraci. Zprvu si věřili, ale když jsme na ně udeřili, tak už to tak slavný nebylo. Jako dalo ti se přežít? Nechci tě nějak podceňovat, pod koněm. Ale jak je sakra možný, že jste se proti ním ubránili? Jen mladý je viděl v lese a běžel za Melicharem. Ten zburcoval celou vesnici. Každý popad, co měl, vidle, sekeru, cep a vyrazili jsme. Co? Vy jste vyrazili proti ním? Jo, a tak jsme uspěli. Ty svině to vůbec nečekali. Pár z nich se ale stejně dostalo do vesnice. Asi to tu chtěli podpálit. Jenže tady byly naše ozbrojený ženský. A ty jim taky dali co proto. Okej, okay, to będzie z tego tyle napad. Řekni mi o tom nájezdu. Co chceš? Nie, czekaj, o tym gadaliśmy. Zaraza. Te chorobie. Kiedy zaczęła się ta zaraza? A kdy vás to postihlo? Hned druhý den potom. Koně si ve stájích lehli a hned bylo jasný, že něco smrdí. Odpoledne už byli v pánu. A pak to šlo ráz na ráz. Zvířata a pak lidi. Cože to razem s napadem přišlo? Jestem pevně, jak možná by coś takiego sprokurovat. Jaké jsou objavy? Jak se to vlastně projevuje? Já moc nevylejzám, ale co jsem slyšel, tak lidi mají horečky, zimnice. No, to tak jak já. Některý zvraceli jak protržený, jiný zase naopak. Umřel na to už někdo? Jo, starý Vrba. Jenže ten měl na kahánku už předtím, tak nikdo neví, jestli to bylo z toho. Ale to je jedno. Zvířat už pochcípalo habaděj, takže je jasný, že to lidi skolí taky. A což věncej? Může, nevím, jakéž černé plamy na našej... To choruje? Kdo je teď nemocný? Nevím, nevylejzám z domu. Musím ležet kvůli té ruce, ale vím, že u Melicharu a slámu někdo leží. Okej, mrchojedy. Chtěl bych se zeptat na mrchojedy. No, jsem tu jenom chvilku, ale klidně se ptej. Pověz mi což o slomě. Co mi řekneš o slámovi? Je to dřevorubec a pěkně horká hlava. Co mu zabili kluka, je na tom hodně špatně. Truchlit je normální, ne? No, jak to říct. Lidi mají strach, že se pomát, nebo že se upije. Navíc mu onemocněla žena a on se o ní nepostará. Kde je sloma? Kde toho slámu najdu? Když vyjdeš ze stájí hlavní branou, tak uvidíš dvě chalupy. Sláma bydlí v té vpravo.
Powiedz mi coś o Melchiorze. A ten Melichar? Místní na něj hodně dají. Dřív tu velel pan Smil, ale ten umřel na Neuhofu. To vím. Pan Han už zatím neměl čas to řešit, ale lidi potřebují vůdce, tak si vybrali Melichara. Dobře, že ktoś się tego podjął. Zaplať pán Bůh za to, že tu někoho máte. Jo. Aby potem nie był zbyt przyssany do stołka. Jak go prędzej czy później wymienią. Gdzie go znajdę? Kde bydlí Melichar? Když vyjdeš ze stájí hlavní branou, tak uvidíš dvě chalupy. Melichar bydlí v tý vlevo. Podskoczyła retoryka. To samo gadanie. Że nie będę otwierał tych... Bo Maciej czuła. Ja nie po to, żeby kraść, a po prostu poszukuję dreszczyku emocji i chciałbym też sprawdzić swoje umiejętności. O, można wejść do tego. No, nie jestem pewien, co to jest. Wygląda jak kurnik. O, we łbie mi się kręci. Czy to jest koń? Ja pierdolę jak faza. No, to widzę krzyż na drzwiach. Że nie będę wchodził. Może lepiej nie. Z drugiej strony. Ale otwierać. Chyba nie mogę złapać żuma. Co nie? Hopie. Co si ten bestadek pocznął? Co to za dźwięki? Ej, czy mi ten... to schlonie narasta? Czy tylko mi się wydaje? No, podskoczył level włamywania. O szlak, teraz mam kaca. Kapusta, jakbym ją tylko ukisił jeszcze przed zjedzeniem. A, to jabłka! Chłop się napił. Wlazł ludziom do chaty. Zeżar kapustę. Zżygał się na obejściu. Przecież kurwa. Chyba nie jest najlepszy moment, żeby retory kierować się z kimś. Chyba to by trzeba było przespać. Ja tylko wiecie, dla bezpieczeństwa. Żeby mnie żadne chorobsko nie wzięło. Dobra. Nie możesz siedzieć. To ściągnę tajniki zawodu i do twych usług pani też na razie i zaraz do załóżmy. W ogóle ta zemsta mi podskoczyła i nie mam pojęcia skąd się wzięły te informacje o zemście dalsze. Myślałem, że jesteśmy w kropce, ale tam mi się nazwisko jakieś pojawiło. Wiecie co, ja może przycupnę na ławeczce. Tak na chwileczkę. O, kurwa, właśnie. Godzinkę sobie przyśpię. Na słoneczku. No tak dobrze sobie odpocząć czasami. Więc jak tam nasze zdrowie? Cały czas chujowo. Jeszcze godzinkę.
jak będzie. No już prawie zajebiście. Prawie dobrze widzę, no to tak, jeszcze chwileczka. Jesteśmy... O kurwa. Na szczęście mam redukcję. O. I zajebiście. Wstań. Więcej tego świństwa do ust nie wezmę. Ej ty. Pan Bóg pozdraw, rytierze. Co byś potrzebował? Czemu hełm mam znowu obśrupany? Przecież był naprawiony. Co się tu wydarzyło? Co się tu stalo? Róża, pane, róża. Przepadli nas nějaký zloději a pak nám tu vypukl mor. Kriste, pane. Přesně tak. Boží trest na nás padl. Kto cię zaatakował? Dobra, to na razie wszystko. Chociaż w sumie informacje od wieśniaków też by się przydały. Co byli za ci zloději? Nějaká chamrať zlodějská. Co já vím, třeba to byli ty zpropadení kumáni. Ale prej mluvili česky. Se zeptej zajatce, co mají u Mercharů. Jak udalo se vám jich pokonat? Jak jste je zvládli odrazit? No, měli jsme štěstí. Mladej sláma zahlíd tu bandu kousek za vesnicí a běžel varovat starýho Merchara. Jinak by tu nikdo z nás nebyl. Vypadá to, že jste je přemohli. Žádný spálený domy? No to nestihli, to ne. Ale nový hroby nám tu nechali. Právě mladýho slámu toho zřídili hrozně. A pár dalších. Je tu i několik raněných. A do toho ten mor. Ježíši Krist. Melchior, Sloma, kým oni jsou? Melichar? Sláma? To mi nic neříká. To jsou místní. Melichar to tu má na starost od té doby, co starý Smil z Neuhofu odešel na Sláma. No to vím. To je místní dřevorubec. Tež vím. Kde najdeš Melchiora? Když stojíš u hlavní brány stájí a koukáš přes cestu... A Sloma? Mluvit... Jasně. Když se postavíš k hlavní bráně stájí a podíváš... Pojď mi ho zaraže. Ani se mi nechce, ještě to na sebe přivolám. Ono ani není moc co. Chytlo nás to, když ta chamrať odtáhla. Nejdřív pochcípali koně, pak zvěř. A teď to mají i lidi. Třeba Melicharova žena. Chuděra. Díky. Hej, to se pogadalím. Co to rośnie pokrzywa? Wiecie, jakie to jest drogie? W sumie to w ogóle, ale i tak zabiorę. Też zaraza. Szlak. Kaseta minigierka. I będę ich okradał, bo co oni tam mogą mieć. Okej. No to idziemy dalej. Gdzie mnie prowadzi ten wskaźnik? Nie aż tak daleko. Jebałbym ten wskaźnik od... A nie, to jest przesłuchanie. A, wywaliłem właśnie jak łyse konie Wojciech i w ten sposób mamy jeden znacznik mniej. Bo szkurna, nie mam szans z tego konia ukraść. Oni tu nawet jednego nie mają. Parkour! To się ty, Melchior? Si Melichar? To budu ja. Musím mluvit s tím vězněm. A to jako proč? Kdo vlastně seš? Jindřich, posel pana Racka Kobily. Vyšetřuju to přepadení. Je mi líto, teď mám jiný starosti. Jestli sis nevšim, řádí nám tu choroba. A s tím nám pan Racek nepomůže. Stejně jako nám nepomohl, když nás přepadli. Nikt nemohl přepuštět, co se stane. To nikdo nemohl vědět. Kdyby pan Racek neodtáhl kamsi do lesu a zůstal v táboře, nikdy by si na nás netroufli. Kdyby pan Racek nevytáhl do lesů, přitáhl by jich sem takovej houfec, že byste se neubránili. To je asi jedno.
teď máme úplně jiný potíže. Jestli můžu pomoct, tak řekni. Žije tu s náma jeden čeledín. Že vycofal. Jo, vím. A ten zná nějakou dívčinu, která pomáhá v klášterním infirmáriu. Johanka se myslí jmenuje. Ta by snad mohla vědět, kam se obrátit. Pokud je teda kam. Už dávno mogliště kogoš vyslat. Už si tam přece mohl dávno někoho poslat. Lidi ani pomalu nevylejzají z baráků, jak se bojej. A po okolí se rozkřiklo, že tu řádí mor. Kdyby nás někdo potkal, no, skoro se bojím nejhoršího. A navíc, ty seš posel pana Racka Kobily. Tvý slovo bude mít v klášteře jistě větší váhu než slovo sedláka. Okej, dobra, zrobě. Dobře, tak klášter. To bude nejlepší. Díky. Alespoň se pokus, prosím. Ostatně, i kdyby ti na nás nezáleželo, ten zajatec má tu chorobu taky. Bez pomoci zemře. Než půjdu do kláštera, hodilo by se mi o té chorobě vědět víc. Jak se projevuje a tak, určitě se zeptají. Těžko říct. Moje žena leží v horečkách. Jiní mají zimnice, některý zvracej a tak. Jiní mu zase vyrazili vředy na kůži. Možná influenza. Sám. Lidi toho fůru navykládají, já už nevím, čemu. Co vcele neznačí, že jest fajně. Domy nakažených jsem označil na dveřích vápnem. Ale nezůstávej uvnitř dlouho. Spolehni se. Hodně štěstí. Hej, či máme jít do Johanky, ale najpierw może zbierzmy informacje o tej zarazie. Mogę wejść do niego do mieszkania? Daniel. Bratře můj, bratříčku, jsi to ty? Tato já, o co chodí? Jo, jsem to já, tvůj bratr. Brzo začne advent. Musíme na jarmark do Skalice. Řekni, bratře, jak se cítíš? Počkat, ty nejseš můj bratr. Ty seš jeden z těch chlapků. Bratře, zatluč dveře, už jsou tu zase. Pro boha. Bratře, nepoznáváš mě? To jsem já. Tvůj bratr. Byl jsem dlouho pryč. Vrátil jsem se na advent, vzpomínáš? Ano, ano. Vzpomínám. Bratře, podej mi vodu. Mám žízeň. Strašlivou žízeň. Připadám si jako v pekle. Vypiju špán vody a hned mám zase žízeň. A větší. Bůh s tebou. Hej, no to se pogadalím. Bóg z tobą. Do kolejnej chaty go. Nie mam pojęcia, czemu się rozłażę. To jest jedna długa ulica. Jak wiecie, są takie mniejsze wsie, w których nawet nie ma nazw ulic, tylko jest po prostu nazwa wsi i numer domu. Tu. Tu byłem i tu jest ta... Jenryka, tak? Jest. Kto jesteś? To nevidíš, že máme na dveřích morovej kříž? Jestem, že je pomoc. Jsem Jindřich a jdu do kláštera pro pomoc. To teda brzo. Chudák můj Toník, pán si ho už vzal k sobě. A co chceš po mně? Řekni, jak se ta choroba u tvýho muže projevila? Ano, všechno ti povím. Ale nepomohl bys mi nejdřív pohřbít mýho muže? Jsem slabá. A Melichara říkal, že neboštíci by se měli hned pochovat. Okej, ale najpierw powiedz. Řekni to teď. Musím ještě obejít další nakažený domy. Ale vrátím se a pomůžu ti. Děkuju. Ale vrať se, prosím. Sama to nezvládnu. Můj muž měl horkost v celém těle. Ještě něco? Strašně ho bolelo břicho. Jako kdyby mu někdo nacpal teřích kamenama. Svíjel se v křečích celou noc. Muselo to strašně bolet. Díky. Mogę tu jakąś łopatę podpierdolić, bo ja nie mam łopaty. Łopata jest ciężka, to ją wyjebałem. O! Łopata.
I o dziwo nie jestem przeciążony, bo odłożyłem niepotrzebną mi broń. Wykop. Gra wcale mnie nie goni, to jasne, ale co, ja bym to lepiej uważał. Umilowany Toniczku. A, F. Spodziewałem się dialogu w trakcie niesienia go. Trzeba byłoby się znowu napić bimberku. Tak wiecie, dla pewności, dla zdrowotności. O Jezu. Tadam! Mam go zakopać? Ta. Povíš mi prosím o té jeho nemoci? Jistě. Můj muž měl horkost v celém těle. Ještě něco? Strašně ho bolelo břicho. Jako kdyby mu někdo nacpal teřích kamenama. Svíjel se v kři... Díky. To už bylo. Spodívám se čegoš nového. Okej, no to jdeme do kolejného obejště. Vyšla z domu. Mógłbym ją okraść. A, widziałem szyld i nie byłem pewien, czy to widziałem wcześniej też. Jo, to tutaj byliśmy. Sławeczka, przy której sobie przysypiałem. Nie, a, są drzwi, ale nie ma krzyża. Okej. Okay. Do tych mam w dupie. Z drugiej strony. Wartownik śpi. Śpi i ty. To jest kto? Wieśniok. Mogę go znokautować. O, skradanie się nam podskoczyło. Da mi to coś ciekawego? Bardziej ciekawego niż Rain Man? Nie dałem punktów broń jednoręczną? Znaczy walkę mieczem? Nie dałem. Na 10 levelu będzie... Halbschwert. Do tego czasu może jednak zdobędziemy kolejny punkt. Daj mi tego felera. Są dwa rodzaje felera. Oślepiający cios. Picie... Czy któryś z tych skill dawał mi coś dobrego? A, tak, jest to picie nawykowe, które sprawia, że czuję się źle bez picia. To niech spierdala. Skradanie. Kucając w bezruchu, twoja umiejętność skradania się zwiększa się o 30%. Skrytobójstwo umożliwia ci zabijać z ukrycia. Musisz posiadać sztylet w swoim ekwipunku. Ale nie wyciągać go. Mogę go wyciągnąć? Jak? Wezmę tego kameleona. Co tu jeszcze mają? Gdzie jest jeszcze jakaś chata? Tu są jakieś obejścia. Dziewla. Przyszedł ses pro moją żonę.
Žádná taková. Já jsem sláma, chápeš to? Sláma! Syna jste mi vzali. Ale ženu vám nedám. Zaraz si budeš palit jak sluma. Szedłem, żeby pomóc twojej żonie. Przyszedł sam pomóc. Pomoc na prawdę Boży. To znam. Ważnie nie mam czasu do tu wyświetlować. Potrzebuję. Jo, tak ty nie masz czas? Pojdź sam ty swinie. Jebat. O ty kurde. Nie mam pojęcia na cholerę w ogóle jest. Walka na pięści. Tak co? Znak nie opuści kura. Jest tak bardzo żadna. Ho, ho, ho. Rzeczywiście jest niezły. Potrafi mistrzowskie ciosy wyprowadzać. Pięściami. Ej, ja nie potrafię wyprowadzać mistrzowskich ciosów pięściami. A on potrafi. Się, kurwa, dzieje. Powinienem tu pijany przyjść. Hej! Tak, pojď ty, kurwo, jedna! Wow. Jak w jakimś Jujutsu Kaisen, czy innym Butchigiri. Co sapiesz? Odkur. A mnie z Wifu. Co się stało? Delikatnie mnie cmoknął. Stanie po prostu nie dają możliwości zablokowania ich chuj. Jużych się uspokoił? Nie mów na mnie! No to ten, to był Słoma. Miejscowy debil. Dostał po ryju, tak jak się należało. Słyszę głosy. Ať już to przestanę. Gdzie ja słyszę te głosy? Ona w piwnicy leży? A tu leży. Horkost. Tak jako Melicharova žena. Horkost. Tak jako Melicharova žena. Nemluv na mnie. Przyczajony kameleon. Jezus Maria, ile on ma kluczy. Hahaha.